Cześć dziewczyny, witajcie. Dziś przed nami Aerobox, mocny, fantastyczny trening, który poprowadzi dla nas Lidia Zamyłko. Cześć, witam Was serdecznie. Cóż mogę powiedzieć, życzę Wam wspaniałej zabawy, bawcie się dobrze. Przed nami dosyć mocny trening, ale nie przejmujcie się, dacie radę. Okej, dziewczyny, zaczynamy od rozgrzewki, czyli leciutką skakanką. Skakankę możecie sobie wziąć w domu, jeśli macie oczywiście, jeśli nie, to możemy poudawać, że mamy skakankę. I delikatnie z nogi na nogę przeskok, żeby rozgrzać nasze ciało, przygotować nasze mięśnie do tego, żeby za chwilę wykonać wspaniały trening. Jeszcze przez chwilę możecie skakać obu nóż albo na przemian. Pamiętajcie o tym, żeby skacząc czy robiąc skakankę, pracować ramionami, ściągnąć pięknie łopatki, napiąć brzuch, jeszcze 4 i 3 i 2. Ok, będziemy używać rąk. Dużo, więc obszerny zakres. Raz dół, raz góra. Ola, otwierasz klatkę ładnie. Otwierasz dół. Otwierasz dół. A teraz jedna ręka w górę, jedna ręka w dół. Piękny synchron mamy. Wspaniale. Jeszcze i jest bardzo ładnie. Chyba, że chcecie. Hop. I otwieramy. Raz. I troszkę szybciej. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. I wracamy do skakanki. Jeszcze przez chwilę. Lidka, my chyba spalimy bardzo dużo kalorii podczas tego treningu. Absolutnie na to liczę. Okej, okay, ja tak samo. Dobrze. Chyba wszystkie na to liczymy. Okej, okay. Dziewczyny, zatrzymujemy pozycję. Ustawimy pozycję frontalną. Stopy macie minimalnie szerzej niż biodra. Leciutko ugięte kolana. Pamiętajcie, że tu musicie mieć luz. Wasza garda jest przy głowie. Zaciśnięte pięści mocno, tak jest. Tu jest pięść. I zaczynamy od balansu. Ba, ba. Jedna strona, druga strona, tak, jest, ale całe ciało, nie ręce, tylko razem z głową. Pamiętajcie, że garda zasłania to, co macie najpiękniejsze, czyli wasze buzie. Musicie chronić wasze buzie, wasze nosy, po to jest garda. I kołyszemy bok, bok, obrywamy jedną piętę, drugą piętę, raz, dwa i oddychamy. Hop. Czujemy się jak bokserki. No i bardzo dobrze, tak macie się poczuć. Trzy, dwa, jeden. Zostań na środku, przysiad. I jeden cios, sierpowy, przysiad, cios, przysiad, cios, przysiad, cios. Pamiętaj o skręcie biodra. Odwracasz, skręcasz, tak? Jest pośladek. Pięknie. Cios sierpowy wchodzi na szczękę, uderzacie na szczękę. Swoją? Taka moja, niekoniecznie, ale możesz sobie wyobrazić swojego przeciwnika. Nie mówię, żeby od razu bardzo agresywnie go uderzać, ale możecie go spokojnie postraszyć. Chodź, wydaj. Straszymy dziewczyny. Tak jest. Sierp, łuk, 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 łuk. Tak jest, tak. I pamiętajcie o biodrze. Dobrze. Przy tym treningu ma pracować całe wasze ciało. O, ja już czuję. Wydech. Jeszcze 4. Jeszcze 3. I będziemy uderzać podwójne. 2. I prawie 2. 2. Ładnie. 2. Troszkę przyspiesz. Pięknie. I wydech. Pamiętajcie, że razem z wydechem wasze ciosy stają się mocniejsze. Jeśli nie oddychacie, to nie macie siły. A za chwilę będziecie bardzo, bardzo zmęczone. Wydech. Tutaj tak? Przeciwnik już jest. Nie ma szans. Jeszcze ma, jeszcze ma, ale jeszcze? Możecie, okay. Nie możecie przyłożyć mocniej. I biodro. Tak. Wydech. 4. Bardzo dobrze. 3. Dobrze. 2. I jeden ostatni. I pa. Okay. Super! Piękny początek. Tak jest. Wracamy do skakanetki. To jest cały czas rozgrzewka, pamiętajcie. O rety. Ciężki trening przed nami, ambitnie. Podeszliśmy do tematu. Fantastycznie, to lubimy. Druga kombinacja. Ustawcie się znowu w pozycji frontalnej. Mamy znowu gardę. Pamiętajcie, że podczas tych zajęć trzymamy gardę. Garda. Tak. Troszkę bardziej z boku zasłaniecie kości policzkowe. Schodzimy dół i uderzamy prawy prosty cios. Dół ręka, dół ręka. I cały czas chronimy twarz. Tak jest. Za każdym razem jedna ręka musi być w gardzie. Uderzasz i wracasz. Uderzasz, wracasz. 4, 3, 2, 1, stop. I zmiana strony, druga ręka, dół. Raz i cios. 2 i cios. 3, cios. I garda. Tak jest, wracamy. Uderz z biodrem. Napnij pośladek, zrób wydech, napnij brzuch, wydłuż pełny cios. I 4, 3,
dwa. Jeden, stop, duch. Puls, puls, puls. Za chwilę powtórzymy. Nogi, uda, pośladki, raz. Pieką. Pięknie, cztery. I trzy. I znowu od prawej ręki dół i lewy cios. Dół, dół. Zejdźmy do przysiadu, dotknij podłogi. Cztery, trzy, dwa. Przysiad, stop, puls, dół. Pięknie, dwa. Czuję już wszystko. Pięć. I lewa, dół. Lewa, cios. Lewa, cios. Lewa, cios. Mocna, pięć. Cztery, trzy, dwa. Przysiad, dół. Okej, odpoczywamy. Przed nami kolejne ćwiczenie. Przepraszam, to jest odpoczynek. To jest odpoczynek. Ustalmy, to dobrze. Jest aktywny odpoczynek. Okay. Aktywny odpoczynek. Odwracamy się bokiem do Was teraz. Mamy puls, zaczynamy walking, walkout. Schodzisz w dół, idziesz pięknie do deski, wracasz na ugięte kolana, pa. Dobrze. Długa pozycja. Hop, wracam. Tutaj całe ciało pracuje. Tak, brzuch, pośladki, uda, ramiona. To, co lubimy najbardziej, prawda, dziewczyny? Tak jest. Tył. I ostatni raz. Ładnie, trzy. Zatrzymujemy i wracamy do pozycji przodem. Znowu pozycja frontalna i szybka praca na nogach. Aha, nie, 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 ręce do gardy. Okej. Parzące stopy. Możemy nazwać to parzące stopy. Ja to nazywam bieg bokserski, bo dodamy do tego ręce. Uderzamy w jeden punkt. Szybka praca na nogach. Cała złość z nas wyjdzie po tym treningu. Czy jakaś jest. Cztery. Trzy. Odwracamy się w prawą stronę. Bok, bach. Dobrze. Cztery. Trzy. Odwracamy się tyłem. I ostatnia zmiana. Hop. Tylko ja mam zadyszkę. Ja rozumiem żyć. No to jeszcze raz. Cztery. Trzy. Dwa. Okej. Okay. Przechodzimy do kolejnej sekwencji w pozycji w parterze. Ustawiamy się do Was znowu bokiem. Wchodzimy do pozycji, którą znamy. Walkout. Zatrzymaj pozycję. Kolano przód, kolano przód. Wracasz do tyłu. Kolano góra, kolano góra. Wchodzisz do przód. Możecie spokojnie schodzić przez ugięte kolana. Kolano góra. Pamiętaj, daj. Nie zatrzymujcie. Oddychamy. To ćwiczenie wzmacnia całe ciało. I to tak solidnie. Przód, przód. Pięknie, wracasz. Wydech, kolano, wydech. Jeszcze raz. Przód, przód. Wracasz do tyłu, kolano i zostajemy w kolanach. Ha. Ha. Bardzo ładnie. Pamiętajcie, robiąc kolana, ściągamy ręce do biodra. Cztery. Trzy. Dwa. Kolano, zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Ręce do gardy. Tak jest, mogę, mogę. Nie opuszczamy, Ola. Okej. Okay. Trzymaj ładnie, hop. I hop, mam to. Tak jakbyście chciały komuś kopnąć kolano. I garda boli. Zaczynamy zamieniać kolano na front. Hop. Tak. Mocniej kolano. I kopiemy do przodu, nie do góry. Przód. Wydech. Trzy. Dwa. Jeśli nie macie wystarczająco dużo miejsca w domu, zawsze możecie wrócić do kolan. Uważajcie na piękne bazony, które macie, żeby nie było szkód. Tu jest na komputery, na których się ogląda. Na ludzi również to powinno być. Cztery. I trzy. I dwa. Zatrzymaj pozycję. Z tej pozycji przejdziemy do przeskoku i do zejścia w dół. Raz, dwa, dół. Hop, dwa, trzymamy ręce. Łokcie blisko ciała. Tak. Wzmacniamy ręce. Raz. Jeśli chcecie utrudnić sobie to ćwiczenie, możecie sprawdzić, czy macie skarpetkę. Bardzo dobrze. Pięknie. Cztery razy. Trzy razy. Dwa razy. I ostatni stop. Okay. Wow! Trochę mi się tylko pomyliło, ale było super. Brawa. Brawa. To
to nie jest koniec. Zaczynamy kolejną sekwencję. Nie obiecuję, że będzie lżej, ale może jesteście rozgrzane. Tak, jesteśmy. Jesteśmy zdecydowanie. Tak. Stajemy w prawej pozycji. Dotychczas stałyśmy głównie w pozycji frontalnej. Prawa pozycja, czyli wasza prawa noga jest lekko w przodu, lewa jest z tyłu. Pamiętajcie, że lewa pięta jest po 10 stopni. Garda. Ale fajnie to robię. Dobra. Tak jest. Gardę. Osadzamy gardę. I przed nami jest prosta kombinacja. Jab, cross, unik. Aha. Jab, cross, unik. Jab, cross. Łokcie blisko ciała prowadzimy. Okej. Okay. Czyli głowa jakby między ramiona. Tak jest. I raz, dwa. Dobrze. Raz, dwa. Unik. Raz, dwa. Unik to jest unik przed ciosem, ponieważ zwykle jeśli będziecie mieć przeciwnika, choć nie polecam. Różnie w życiu bywa. Tak. Trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Robicie szybki unik. Pach. Hop, hop, pach. Pięknie. I trzy, dwa i jeszcze jeden i tylko ciosy proste. Pach, 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 pach. Mocno. Praca barków. Wydłużamy cios. I teraz robiąc ciosy proste, Ola, powoli zmieniamy pozycję na lewo. Lewa. Zmień nogi, zmień nogi. Dobrze. Cztery, trzy, dwa, stop. Poprawiamy gardę. Kombinacja. Lewa, prawa, unik. Cios. Cios, unik. Cios, cios. Dobrze. Popracuj na nogach. Pięknie. Dobrze, Lidka, że dajesz nam czas na to, żeby ogarnąć te zmiany. Dobrze. Jesteśmy wdzięczne. Jestem miła. Bardzo dobrze. Mamy lekcje dla początkujących, więc nie stresujcie. Nie stresujemy się. Ćwiczymy w miarę swoich możliwości. Po prostu. Cios, cios, hop. Cios, cios, hop. I przed nami proste. Jump, cross, jump, cross, jump, cross, jump, cross. Uderzaj, oddychaj, pięknie. Dodaj więcej pracy barku, więcej pracy tułowia. Wykorzystaj to ćwiczenie, żeby popracować mięśniami brzucha. Czujesz tutaj brzuch? Wspaniale. Trzy, dwa, jeden. Bam, stop. Yes! Brawa, brawa, brawa. Fajnie. To było to, ta runda. Przechodzimy troszkę inne ciosy, dołączamy. Haki. Haki, czyli ciosy bite z dołu. Haki mają zwykle dwa cele. Albo na brzuch, albo na szczękę. Jedna ważna rzecz. Nie bijemy swojej szczęki. To nie jest wasz cel. Więc ustawmy się jeszcze raz w prawej pozycji i połączymy ciosy, które znacie. Jab, cross, hak, hak. Jab, cross, hak, hak. Prosty, prosty, hak. Hak. Bardzo chyba mam na ciebie haka, Lidka, teraz. No, przynajmniej nie jednego, co najmniej dwa widzę. Dwa, jeden, dwa. Dobrze, przyspieszać. Pam. Raz, dwa. Cios, 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 cios. Bardzo dobrze, mocno. Balansuj ciałem, balansuj tułowiem, pracuj. Cztery. Trzy, oddychamy pięknie. Trzy. Ostatnia. I tylko hak, hak, hak. Tak, bijesz haki, uwaga na swoją szczękę. Oj tak. Zaciśnij pięści. Uwaga, cztery, trzy. I bijemy podwójne. Dwa, a, dwa i uderz. Gdzie jest druga ręka? Garda. Pięknie w gardzie. Hop. I biodro. Pamiętaj o biodrze. Dwa, wydech. Wydech. I bijąc haki zmieniasz pozycję. Up. Brawo, lewa noga do przodu. Lewa, przód. Cztery, trzy. Dwa. Mocno. I stop. Jest. Jest. Okej. Ho, ho. Mamy lewą pozycję. Jeszcze powtarzamy. Dobra. Nie idziemy. Od czego zaczynałyśmy? Później kawka. Bardzo później. Bardzo później. Ja myślę, że po tym treningu nie jest nam potrzebna. Tylko szklanka wody. Zdecydowanie. Duża. Zdecydowanie. Wracamy. Jab, cross, hak, hak. Jab, cross, hak, hak. Uderzaj ciosy w jeden punkt. To są nazwy ciosów? Tak, to jest jab, to jest cross, to jest hak, to jest hak. To jest prost, to jest prosty, to jest hak, to jest hak. Można nazywać ten cios podbródkowym. Ja używam czasami nazw angielskich, bo są krótsze. Łatwiej mi się nimi operuje. Mm-hmm. Są również alternatywy polskie, możecie używać prosty, prosty, hak, hak.
więcej bansu. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery i mamy tylko haki na zmianę. Hak, pięknie. Zobacz, więcej luzu w barkach. Luz, luz, luz. Tak jest. Tak jak prawdziwi bokserzy. No i tak mam z nimi dużo wspólnego chyba. Ja czy ty? Chyba ja. No ty już wyjątkowo dużo wspólnego z bokserem. Cztery. Trzy, jestem tak blisko takiej super bokserki. Każdy kobieta jest fajnerką. Moc, więcej luzu. I uderzaj na szczękę, tylko nie na swoje. Cztery, trzy, trudno dwa. Sobie zobrazować. Podwójne, proszę. Dwa i, dwa i. Druga rączka jest do gardy. Hop, zasłaniasz głowę. Jak uderzasz jednym ciosem, musisz być gotowa, żeby zasłonić się drugą ręką. Cztery, trzy, dwa, jeden i bam! Brawo dla Was! Yes! Malutkie wzmacnianko. Lubimy się wzmacniać. Ustawiamy się znowu bokiem do Was. Schodzimy do deski i zatrzymujemy pozycję w planku. Odstaw jedną nogę do boku, drugą nogę do boku, przód, przód, hop, zejdź, tył, tył, zatrzymaj i znowu bok. Raz bok, dwa bok. Krok, krok, zatrzymaj, tył, dwa, zatrzymaj. I odstaw nogę, odstaw nogę. Dostaw przód, zatrzymaj, odstaw tył, zatrzymaj. Bok, bok i przód. Raz, dwa, stop, tył, dwa, stop. Jeszcze raz. Napnij przy tym bardzo mocno brzuch, pośladki. Stop, przysiad, tył, zatrzymaj deskę przez chwilę. Cztery i trzy. I dwa, i tył. Powolutku wracamy rolem. Bardzo ładnie. O, trochę pilatesu było. Tak, chciałam zrobić trochę jogi. Fantastycznie. Następnym razem. To jest znowu odpoczynek, pamiętajcie. To nie jest trening. Ja już nie zapominam o tym. Tak, to jest aktywny odpoczynek. Odpoczywać można również w ten sposób. Delikatna skakanka. Przed nami nogi. Ustawmy się znowu w prawej pozycji. Czyli prawa noga jest z przodu, lewa noga jest z tyłu, garda oczywiście jest tam, gdzie jest garda. I zaczynamy. Przysiad. Pięknie, do drafty. Hop. I przygotuj nogę do kopnięcia. Odstaw do przysiadu. Przygotuj. Unieś kolano, nie musi być wysoko. Spokojnie. Chodzi o to, właśnie o to, żeby trzymać balans i równowagę. Piętę przyciągasz jak najbliżej do pośladka. Stopa jest obciągnięta. Dół i... Tak jest. Teraz... Pięknie. Hop. Jeśli chcesz, możesz ściągnąć lewą rękę do biodra, wyprostować prawo. Pięknie to wygląda. I cztery. Bo my się bardzo staramy. Tak jak dziewczyny przed ekranami. Dwa. I uwaga. Stop. Zatrzymaj. W tej pozycji. Małe kopnienie. Palce stopy obciągnięte. Ćwiczenie na balans. Nie jest takie łatwe. Absolutnie. I posiadę, że pracuję. I głowa pracuje i trzyma. Cztery. I głowa jak pracuje, żeby myślała nad tym balansem. Okej, luz. Bardzo dobrze. Głowa a, pośladeczek zmienić. Mocno popracował. Dobrze, fajnie. Mamy drugą stronę. Przed nami lewa pozycja. Schodzimy dół. Zaczynamy przysiad, dostawienie i przygotowanie. Hop. Dół. Pięta bliżej pośladka. Postaraj się cofnąć kolano troszkę. Mhm. I ręka. Teraz ręce. Hop, zatrzymaj. I prawa do biodra. Ładnie. Cztery. I trzy. I dwa. Brawo. Ostatni raz zatrzymamy. Stop. I raz. Dwa. Trzy. Wow. Cztery. Trzy. No tu dwa, joga się bardzo przydaje. Jeden. Tak jest. Okej. Okay. Luz. Rozluźniamy pośladki. Troszeczkę popracowały. Proponuję powtórzyć to jeszcze raz. Co na to? Świetnie! Okay. Jesteśmy za. Prawa noga przysiad. Dostawienie ramion z dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Brawo. Sześć. Siedem. Ładnie. I stop. Kick. Raz. I dwa. I trzy. I uginaj pięta. Cztery. Trzy. Dwa. Jest. Skakanką przechodzimy, druga strona. I cztery, trzy, dwa, dostawiamy. Step, kolano. Dwa, trzy, ręka. Oddychamy, nie zapominajcie oddechu. Cztery, pięknie. Trzy,
dwa i zatrzymaj. Hop i kick. Obciągamy palce stóp. Point. Tak jest. Cztery, trzy, dwa, jeden i stop. Brawo. Luz. Kolejna sekwencja, mamy znowu w parterze. Usiądźcie sobie, powiedziałabym wygodnie. Usiądźcie sobie wygodnie. Załóżmy, że wygodnie. Tak, załóżmy, że wygodnie. Pozycja, która nazywa się pozycją kraba. Zaczynamy od jednej ręki. Unosimy biodra. Napinamy pośladki. Wracamy. Na zmianę. Dech, tak jest, na przemian. Unosząc biodra, mocno napnij pośladki i odkładasz. I odkładasz. Możesz popatrzeć za ręką, którą przenosisz za siebie. I dół. Cztery razy. Trzy razy. Dwa razy. I mały przerywnik. Ustawiamy pozycję. Kolana razem. Biodra mocno osadzone, ręce gdzie? Garda. A jest. I bijemy. Za cios. Cios. Czyli twist. Pięte oparte. Oczywiście. Jeśli ktoś to trudniej, może unieść. Nie ma takiej konieczności, ale proszę bardzo, zaszalejcie. Przepraszam dziewczyny za to. Ja nie przepraszam. Cztery, trzy i teraz bijemy podwójnego. Dwa, dwa, dwa. Tak jest. Jeśli chcecie zaszaleć, możecie uderzyć potwórne. Możecie uderzyć 8 razy na stronę, 16 razy na stronę. Ile chcecie? Cztery, trzy, dwa, stop. I wracamy do kraba, do góry. Krab jest fajny. Bardzo lubię. Taki rozciągający, tak wzmacniający. Zwiększamy mobilność, tylko kondycja jest ważna. Pamiętajcie o tym, żeby rozwijać swoje ciało i trenować swoje ciało wszechstronnie. A ten trening właśnie temu służy. Tak jest. Tej kondycji. I trzy. Dwa i jeden i ostatni, bam, bardzo ładnie. To muszę zrobić. Okej, napijcie się wody. Pamiętajcie, żeby podczas treningu pić. Nie za dużo, albo jednak pić. I teraz jest przerwa na wodę, proszę bardzo. Zachęcam. Łyk wody wypity. Jeśli tak, to ruszamy dalej. Zaczynamy dalej. Wszystko w Twoich rękach. I noga. I noga. Zaznaczyć. Wracamy dziewczyny do prawej pozycji. Ręce do gardy, uderzamy kolejną kombinację. Jab, cross, sierp i dodajesz dwa kolana. Prosty, prosty, sierpowy, dwa kolana. Tak jest, hop. I kolano, kolano. To jest bardzo łatwa kombinacja. Może nie jest bardzo łatwa. Nie przesadzaj, Lidka, nie przesadzaj. Ale bardzo łatwo wchodzi. Ale przyjemnie. Tak. Unieść ręce wyżej, jeśli możecie. Hop, wydech. Wydech, hop. I jeśli chcesz zwiększyć intensywność, możesz dodać kolano z małym podskokiem. Uważajcie na sufity, żyrandole, wiszące elementy. Aha, i sąsiadów z dołu. Sąsiedzi niech dołączają. Muszę najpierw posłuchać, najpierw muszę się zorientować, co się dzieje. I jeszcze. Zgubiłam się. Chyba nie zgubiłaś się. Jesteś. Raz i ostatni raz. Ręce zostają, ale zamieniamy kolana na dwa pajace. Go! Pajac, pajac. Raz, dwa, trzy. Pajac, pajac. Bardzo dobrze. Hop. Pajac, pajac. Do, cross, się. Pajac. Pięknie. Hop. Trzy. No to jeszcze. Ale dobrze. Zostańcie się. Do, cross, się. Staramy się. I uwaga, ostatni raz. Do, cross, się. Zostajesz. Pajac, pajac. I płynnym ruchem zmieniamy pięknie stronę. Cztery. Trzy, dwa i stop. Jab, cross, się, nie ma już przerwy. Dwa kolana. Raz, dwa, trzy. Kolano idzie do przodu. Pamiętajcie, że wasz przeciwnik jest przed wami. Hop. I powoli przyspiesz. Hop, dwa, trzy. Dobrze. I wydech. Mocny wydech. Raz. Pamiętajcie o tym, że możecie dodać malutki skoczek. Lubimy skoki. Lubicie. Cztery. I w górę. Jeszcze ostatni. I zamieniasz na pajaca kolana. Jack cross, pajac. Raz. Pięknie. Trzy. Tak jest. Raz.
i czap, raz, siep. Jeszcze chwila i czap, raz, siep. Ostatni raz mocny, pam, pam, pam. Tylko proste, proszę bardzo, prosty, 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 frontalna pozycja. Wracamy, wracam. Jak się macie? Ola? Ja mam się doskonale. Właśnie. Myślę, że dziewczyny też. Okej, okay, to jeszcze dokończymy. 4, 3, 2 i ostatni, góra. Jest, brawo. Okej, okay, pamiętajcie, rozgrzewkę zrobiliśmy dosyć długą. Trening zrobiliśmy, po treningu jest co? Rozciąganie. Zawsze, zawsze. Bardzo proste, bardzo krótkie, pracowałyśmy dużo rękami, więc rozciągnijcie bark. Pamiętajcie o tym, żeby ściągnąć ładnie łopatki, wyprostować sylwetkę. Uspokojcie oddech. Moja ulubiona część treningu. Oddychanie. Oddychanie, rozciąganie. Też lubię. Zamieniamy. Ale żeby sobie się tak przyjemnie rozciągać, uspokajać oddech, najpierw ten oddech musi się przyspieszyć. Okrągłe plecy, zamykamy mocno. Ściągnij biodra do przodu, tak jest, możesz ugiąć kolana. Pięknie. Otwórz i ściągnij w tył. Oddychamy pełną piersią. Jeszcze chwila. I teraz przyciągnij prawą piętę do pośladka, chwyć za kostkę, sprawdź swój balans, równowagę. Troszeczkę mogło Wam się przejść ręce i nogi, to nic złego. Zrobiłyście bardzo dobry trening. Zamieniamy nogę. Przytrzymaj drugą, kolano ustaw razem z kolanem w jedną linię. Wypchnij delikatnie biodro. Pięknie. I jeszcze plecy opierasz dłonie. Okrągłe, proste plecy. I wolno w górę. I jeszcze może wdech. I wydech. Dziękuję bardzo. Brawo dla Was. Dziękujemy. Brawo dla Oli. Dziękuję bardzo, Litka. Bardzo dziękujemy za wspólny trening. To jest to, czego nam brakowało, prawda? Nieraz pisałyście o tym, że potrzeba więcej mocy, więcej dynamiki, więcej spalania. I właśnie Litka nam to wszystko pokazała, dała. Dziewczyny, wracajcie do treningu. Ile? 3 razy w tygodniu? Myślę, tak, żeby 3 razy w tygodniu byłoby optymalnie. Jeśli komuś się uda 2 razy w tygodniu zrobić trening, dla mnie tak. Będzie rewelacyjnie. Zostawiajcie dużo łapek, jak Wam się podoba. Jeśli chcecie więcej treningów z Litką, to napiszcie o tym. Litka pewnie chętnie do nas dołączy i poprowadzi coś tak fajnego jak dzisiejszy aerobox. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnych treningach. Pa!